Dzień dobry, witajcie, Szuma z tej strony. Na poligonie mamy Seata, jak widzicie. Silnik 1.6 benzyna z gazem. No i czek oczywiście się świeci. Lubię robić grupę waga, bo dosyć proste auta są w diagnozie. I zaraz sobie przy okazji tego auta zobaczymy, co to jest za czek, co tam się dzieje, co go boli. Z czym ma problem, to sobie zdiagnozujemy. A przy okazji przetestujemy sobie Topdona. Diagnoskop, który pojawił się nowy na rynku. Obracamy się. Spróbujemy zrobić tak, żeby było cokolwiek widać. Dobra, ok. Taką mamy szatę graficzną. Jak go odpalimy. No i teraz spróbujemy sobie... Aha, muszę iść zapłon włączyć w aucie. I zobaczymy, jakie ma przede wszystkim, co on tam nam te OBD wyczyta. Dobra. Zapał mamy włączony. Słuchajcie, teraz sobie wyszukamy. Tu mamy lokalną diagnostykę. Jak sobie wejdziemy w nią, to mamy różne marki pojazdów, tu mamy zapisane amerykańskie, europejskie, azjatyckie, chińskie, wszystkie WinScan. Ale my sobie zrobimy inteligentną diagnozę, tak żeby on nam ten WIN przeczytał. Głowica się w tej chwili połączyła, bo piknęła, czyli odnaleźli się. No dobra, zobaczył, że to jest tam Seat i tak dalej. Teraz zrobimy sobie lokalną diagnostykę. Komunikuje się. No i tu mamy takie te drzewo. Możemy sobie zrobić teraz, żeby nam przeskanował wszystko, ale wejdziemy sobie w system list. No i tutaj mamy w układzie wszystkie sterowniki. No ale nas interesuje elektronika silnika 01. Tutaj mamy Enter. No i połączymy się teraz z elektroniką silnika. Tu nam podaje jego wszystkie parametry i tak dalej. Czytaj DTC. No dobra, P2243 i P2239. Teraz wyjdziemy sobie z tego i wejdziemy w strumień danych. I wejdziemy w listę. No i tu mamy całą listę już. 284 pozycje. Tutaj jest 0 zaznaczonych z 284. No i znajdziemy sobie teraz tą naszą sondę na tej naszej liście. Ze bank 1 sensor 1, bank 1 sensor 2. Wejdźmy sobie. Zobaczymy sobie nasze sondy. Tutaj mamy jeszcze, zaznaczyłem sobie tutaj bank sensor 1, bank i sensor 2, czyli drugą, pierwszą i drugą sondę. Tutaj mamy lambda control bank 1 aktualny, lambda control bank 1 specyfikacja. Zaznaczymy sobie jeszcze te dwa i potwierdzimy, nie? No i tutaj mamy lambda control bank 1 aktualny 1.03, lambda control 1 specyfikacja 1.0. Odpalimy auto. Pamiętajcie, że jak badacie sondę, to musi być auto rozgrzane. Teraz mamy auto odpalone, chodzi sobie na jałowym biegu. I tu mamy specyfikacja 0.99, a aktualna, tutaj mamy tłumaczenie, przewija nam się i widzicie, że tu jest
Wejdziemy sobie w tłumaczenie i mamy teraz... określony i rzeczywisty. No mamy jakąś tam rozbieżność, niewielką. Wartości co prawda tutaj nie są podane, domyślam się, w domyśle, że jest to napięcie w voltach. Spróbujemy zobaczyć, jak się damy troszkę obrotów, czy nam się te parametry zmienią. Dobra, słuchajcie, mamy jakiś tam mniej więcej podgląd w parametry. Możemy sobie również zrobić na wykresie. Rzeczywisty. Teraz sobie znowu damy obrotów. Raczej chyba się nic nie zmienia. Teraz mamy skok. Teraz nam się ruszyła. I teraz jak widzicie, idzie w górę. Tutaj mamy zapis cyfrowy na górze, a tu mamy zapis graficzny. Wyjdziemy sobie z tego graficznego, jak widzicie, a wejdziemy sobie teraz tutaj w określony 0,99, no i zobaczymy teraz, co się będzie działo, jak mu dam obrotów. No i jak widzicie, to napięcie tam nieznacznie skoczyło z 0,99 na 1. Takie ma określone. No teraz mamy dwa odniesienia, te określone i rzeczywiste. Jak widzicie, różnica jest dosyć spora. Zapamiętajmy sobie te parametry. Wyjdziemy z tego i wymienimy mu sondę. Tak wygląda sonda z tego Seata na takim wsporniku. Sprawdzona oczywiście tutaj jest wiązka i tak dalej. I zaraz ile ona jest przewodowa, ona jest tu dosyć sporo. Ma w ogóle dwie sondy. 5. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 przewodów. No, zgadza się, 5. Jeden pin tutaj widzę jest chyba wolny, bo jest 6 pinów. Tu we wtyczce jest 6 pinów, a sonda jest na 5 przewodów. Dobra, słuchajcie, bo nie będę się tak za bardzo rozwodził o tej sondzie, bo będzie film długi. Taka instrukcja obsługi. Może pojedziemy na auto chwilowo i wam tu pokażę. Dostęp jest
powiem szczerze, tak trochę kiepski, jeżeli chodzi o sondę. Bo tu mamy kolektor ssący, z tyłu mamy wydechowy, tam. I teraz tak, jeszcze tutaj jest instalacja gazowa, jak widzicie, mieszalnik cały, gazowy. No i najlepszy dostęp to jest tutaj, z tej strony, żeby dostać się do sondy. Bo dokładnie sonda jest na tej wysokości tu, przy przegrodzie. Jak widzicie, jeszcze jest taki wspornik. O, ten wspornik jest przykręcony na torksa. I przewód właśnie jest w ten sposób przykręcony. No ja, ponieważ miałem to wszystko w komplecie, więc wymieniłem w komplecie. Wtyczka sama do podpięcia jest tutaj, się znajduje na przegrodzie do sondy. O, jak widzicie, są tu przewody. I tutaj są takie specjalne zaczepy plastikowe na przegrodzie, gdzie można te przewody sobie tamtędy ładnie puścić. I to uczyniłem, słuchajcie. No, klucz 22, wiadomo, do sondy. 22 i powiem szczerze, że mam specjalny klucz do sond i tak dalej. Całe szczęście, że odpuściła, nie musiałem grzać palnikiem na ciepło. Odpuściła, natomiast no, z wykręceniem już jest trochę problem. Mam tu specjalne klucze podorabiane i płaskie i różne, żeby jakoś tam sobie ułatwić życie, słuchajcie. Jedziemy sobie teraz na stół do komputera. Jak sami zresztą, tu jest sonda, tu jest nawet taki klucz wygięty, mam specjalnie. O. I on jest taki sprytny, słuchajcie, że właściwie w każdej pozycji mogę go odkręcać, nie? W jedną czy w drugą. No mam też prosty, zwykły, tak? Ale nieraz nie da się prostym, długim podejść. No więc wykorzystałem sobie coś takiego. No i do tego jeszcze oczywiście płaski 22. Poza tym czekało mnie jeszcze gwintowanie. Gniazda. Gdyby ktoś się pytał, tu jest taki gwintownik 18, skok 1,5. Zrobiłem sobie tutaj nacięcie na klucz, bo nie wszędzie da się, słuchajcie, podejść. I teraz wam pokażę jeszcze, jak w tej sytuacji zakładam sobie klucz taki z grzechotką. O. I sobie, słuchajcie, mogę nagwintować gniazdo, później mogę sobie z powrotem i mam gniazdo zrobione, sondę wkręcam palcami, dokręcam tylko kluczem i to jest na tyle, słuchajcie. No dobrze, no to sprawdźmy mu w takim razie inteligentną diagnozę. Idziemy w inteligentną diagnozę, no i mamy nasze drzewo, możemy zrobić mu pomiar wszystkiego. Na pewno ma błąd w poduszkach powietrznych, więc zróbmy, jak już mamy zrobić test tu przy okazji tej sondy, to zróbmy smart screen, smart scan, przepraszam. I on teraz będzie, widzicie, tam gdzie jest żółty temat, lata, to znaczy, że on ten sterownik w tej chwili kontroluje. Zobaczcie, ile ma błędów to auto. Wszystkie na czerwono są, ma jakieś błędy, na zielono jest normalny stan, nie ma błędów. Zobaczcie, wszędzie prawie ma czerwono, ma cztery zielone. No ale tak to, słuchajcie, bywa czasami w życiu, jak się nie ma czasu na naprawę, tylko by się chciało jeździć. I no nie mówię tego w sensie jakimś tam, żeby komuś przykrość zrobić, no niestety życie. Życie, życie jest nowelą. A w tle moja muzyka, jak słyszycie. Dobra, teraz możemy zrobić sobie raport. Aha, jeszcze fajna rzecz, którą wam miałem pokazać. Odjedziemy sobie tutaj tym paskiem do dołu, weźmy sobie kamerę. O, zamkniemy to. I teraz mamy tutaj taki pasek z kamerą. Taka strzałka. Jak weźmiemy sobie teraz, naciśniemy, to on włączył teraz nagrywanie wszystkiego, co się dzieje na naszym ekranie, tak? Czyli, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące będziemy chcieli zobaczyć, co w tym samochodzie było, przykładowo czy coś, on to zapisuje w tej chwili, to, co ja robię na tym diagnoskopie. Zajebista sprawa, jeżeli chodzi o to. Niewiele diagnoskopów to ma, a ten akurat to ma i jest naprawdę super.
Oczywiście nie będę tego zachwalał, bo kto tam będzie zainteresowany, to sobie znajdzie, powiedzmy, tak? Gdzie ewentualnie można z kimś pogadać na ten temat, powiedzmy, tych diagnoskopów. Nie patrzcie na nazwę Top Dawn, tam Phoenix Plus i tak dalej, bo nie liczy się sam producent czy wykonanie tego. No, tablet jest duży, bo jest 10-calowy, ale liczy się oprogramowanie i jego możliwości, to co on, powiedzmy, ma, nie? No dobra, no to sobie co? Zobaczymy sobie diagnostic plan. No i tutaj mamy diagnostic plan, już nawet nie biorę tego tłumacza. I mamy elektronika silnika, to co mieliśmy, sonda lambda, tu też mamy sondę lambda. Tutaj mamy elektronika klimatyzacji, czujnik wysokiego ciśnienia. Prawda, tutaj mamy wszystkie, cały nasz zbiór tych naszych błędów. Ale wejdziemy sobie pojedynczo na przykład w system list i w tym systemie list on już nam wszystko, tu gdzieś macie na czerwono, to są błędy, elektronika silnika, wejdziemy sobie w nią i on od razu nam, nie musimy wchodzić jeszcze raz go diagnozować, tylko od razu nam pokazuje błędy. Zobaczymy, co jest przykładowo w poduszce bezpieczeństwa. Zapalnik bocznej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera. To wiem, bo kiedyś diagnozowałem ten samochód i wiem, że on miał problem tam właśnie z prawą poduszką i ten airbag tam się świeci. Także wszystko się zgadza z poduszką. Elektronika drzwi. No, silnik podnośnika szyby, drzwi kierowcy, wszystko się zgadza. Też jest taki błąd, bo szyba się nie otwiera. Słychać, że ten silnik tam coś pracuje, ale tak jakby linki słychać, tylko się zwijają albo rozwijają, a szyba stoi. No więc coś się dzieje faktycznie. Elektronika drzwi przedniego pasażera, centrum modułu komfortu. Zobaczymy, co się... Sterownik drzwi... Aha, pasażer, tak? Fotel. Dobra, no i teraz możemy sobie wyczyścić te wszystkie nasze błędy, ale wejdziemy z powrotem sobie w system i usuniemy mu w tej chwili te wszystkie błędy, łącznie ze sterownikiem silnika, zobaczymy. Po wymianie sondy powinien się wyzerować i wejdziemy jeszcze w parametry bieżące silnika, sprawdzimy sobie w parametrach, jak tam wyglądają nasze. No i mamy cały nasz wyzerowany, oprócz klimy. Na klimie, zobaczcie, kliknąłem w ten kafelek czerwony, od razu pokazał mi, co jest. Czujnik wysokiego ciśnienia, czyli coś się dzieje z czujnikiem na układzie klimatyzacji. Albo uszkodzony czujnik, albo no powiedzmy, że uszkodzony może być czujnik albo wiązka czujnika, bo raczej nie niskie ciśnienie, bo by pokazał raczej błąd niskiego ciśnienia w układzie, tak? Ale tutaj pokazuje ewidentnie czujnik wysokiego ciśnienia, więc coś się dzieje z ciśnieniem w układzie klimatyzacji. No jest to prawdopodobne, powiedzmy sobie tak. Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie w ten ECM. ECM, czyli Engine Control Module, w skrócie. Engine Control Module, to jest ECM, ECU, Engine Control Unit. Różnie to tam się nazywa, no ale to jak tam kto woli. Teraz weszliśmy centralnie już w sterownik silnika, czytamy strumień danych, chcemy listę, wchodzimy w listę, no i szukamy tych naszych sond, bo mieliśmy problem z sondami, tak? Lambda Control Bank 1 aktualny i Lambda Control Bank specyfikacja, tak? Już nawet nie muszę włączać tłumaczenia, wchodzimy sobie w to. No i teraz zobaczmy sobie, może pierwsza pozycja 101, wejdźmy sobie w wykres, odpalę auto i zrobimy przegazówkę.
No dobra, słuchajcie, przegazówka zrobiona. Jak widzicie 1.01 i cały czas jest 1.01. A jak w filmie sobie zobaczycie, wrócicie trochę do początku, to zobaczycie, jak nam rosło tam aż do 1.43 i nam ten wykres po prostu szedł do góry, tak? On po prostu szedł w górę. Natomiast na tym drugim, na tym, to sobie kafelek ten nagrywania przeniosę na tą stronę. Wejdziemy sobie teraz tutaj w wykres. O! I tutaj mamy te nasze piki, tu go gdzie przegazowałem, zobaczcie. Tu mamy te piki, idę go przegazuję. Jeszcze raz. Jak widzicie teraz znowu na załączonym obrazku, zobaczcie, przegazowałem go i poszły piki. I to jest strumień, specyfikacja jego, tak? Czyli to, co powinno być na tym. Dobra, teraz wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy w wykres na aktualny, bieżący. Przy przegazowaniu, zobaczcie, pik skoczył do 1.02, ale już nie szybuje do 1.40, tam jeszcze wyższe parametry. Kontrolka oczywiście zgasła, na razie się nie powiela i nic się na razie specjalnego nie dzieje, więc myślę, że jednak sonda była uszkodzona faktycznie, miała jakiś problem z przebiegiem napięcia w ogóle przez nią i tak dalej, nie? Myślę, że logicznie to wytłumaczyłem wam. Sensownie. O, tutaj mamy kolejny pik, ale zobaczcie, że parametry tego piku skaczą do 1.02, a nie idzie na 1.43, tam nawet szło jeszcze wyżej, prawda? Tylko wyszliśmy. Jak cofniecie się tam wcześniej, jak robiliśmy diagnozę przed wymianą sondy, będziecie widzieli, jaka jest różnica właśnie na parametrach, szczególnie w danych właśnie Control Bank 1, aktual, tak? Aktualny. Mamy aktual, no to weźmiemy sobie jeszcze tłumaczenie rzeczywisty, tak? I on tam jakieś piki ma, prawda? Ale do 1.02 i jemu to w niczym nie przeszkadza. Wychodzimy sobie z tego tematu. Wejdziemy sobie jeszcze w błędy. I jak widzicie, no DTC, tak? Nie ma żadnych błędów, więc myślę, że temat żeśmy ogarnęli. Jak sami widzicie, i teraz zobaczcie, wychodzimy teraz z tego całego systemu. No klima to wiadomo, tam jest ten czujnik ciśnienia. Czy chcę wyjść? Tak, chcę wyjść. Wychodzimy stąd, wracamy się do głównego menu. Zobaczcie, i teraz 8 minut 40, wyłączam to nagrywanie, on tu zapisuje. I teraz gdzie znaleźć te nagranie, od razu pokażę. Informacje użytkownika. I tutaj mamy screen recorder. I tutaj mamy nasz ostatni recorder. Nie wiem, czy to jest ten. To jest właśnie ten. I teraz sobie go włączymy. A nie, on teraz nam nagrywa. Dobra, okej. Okay. No i tu mamy pasek przebiegu na dole, możemy się przewinąć dalej. Jak widzicie, to wszystko, co myśmy robili na komputerze, to, co żeśmy diagnozowali i tak dalej, wszystko mamy właśnie nagrane. Możemy sobie po jakimś czasie, mamy numer WIN, wszystko, jakie to było auto i tak dalej. I tu mamy pasek przebiegu, o, widzicie, on diagnozuje, a przecież nie diagnozuje go w tej chwili. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Szumo nadawał. Nie wiem, czy jeszcze będę coś nagrywał, bo mnie czasami komentarze dobijają. Pozdrawiam was, trzymajcie się cieplutko.